Cześć, jestem Klawiatokaną. No i już, witam Was w szybkich odpowiedziach. Na diagramie obok przedstawiony jest skład procentowy czekolady. Zosia zjadła tabliczkę czekolady, która ważyła 15 dekagramów. Z diagramu wynika, że Zosia zjadła. No i tutaj w odpowiedziach mamy tłuszcz i cukier. Wyliczymy sobie to i to, i potem sprawdzimy, która odpowiedź jest prawidłowa. Ok, przede wszystkim mamy 15 dekagramów, a odpowiedzi mamy w gramach, więc zamieniamy to sobie na gramy. Ok. No i lecimy z tłuszczem. Tłuszcz to 32% z masy tej tabliczki, a cukier to. 51% ze 150 gramów. Procenty zamieniamy na ułamek dziesiętny, czyli dzielimy przez 100% z namnożenie masa zostaje. Wymnażamy. Otrzymujemy tutaj 48 gramów tłuszczu, czyli już nie mamy takiej odpowiedzi. To cukier to 76,5 gramów. Zaznaczamy zatem odpowiedź B. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.